A w studiu Łukasz Bugaj, analityk rynków finansowych domu maklerskiego Bosiesa. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Nowy prezes giełdy, to dobry znak? Znaczy, no dobrze, że się skończyło bez królewie, a jakim prezesem się okaże, to dopiero wyjdzie w praniu. No wiemy, że... A to nie jest człowiek, którego pan znał jakby wcześniej z działalności finansowej? Osobiście nie znam i też nie jest to osoba jakoś bardzo blisko związana z rynkiem kapitałowym. Co ciekawe, ona bardziej jest związana chyba z przemysłem funduszy private equity, w którym działał, czy miał do czynienia. I też w swoim expose mówił o próbie takiego mariażu, tak? Czyli tutaj połączenia możliwe rynku kapitałowego i funduszy private equity z jednej strony, a z drugiej strony jest to osoba młoda i wydaje się dość taka nastawiona też na postęp technologiczny, co może być takim powiewem świeżości, która już uczestniczy, jest członkiem od minionego roku w Radzie Giełdy, także nie jest to osoba, która zupełnie wchodzi i nie zna w ogóle giełdy papierów wartościowych, ponieważ już z nią miała de facto trochę do czynienia. No niestety nie jest to osoba, jak gdyby, która z krwi i kości wyrasta z rynku kapitałowego. Także na pewno należy życzyć jak najlepiej nowemu prezesowi, no bo prawda jest taka, że giełda jest krwiobiegiem gospodarki i też to nastawienie się trochę zmienia, tak? I pamiętajmy o tym, że od przyszłego roku, miejmy nadzieję, mają zostać uruchomione pracownicze plany kapitałowe, że właśnie mamy budować te nasze wewnętrzne... Panowie, o tej formie funduszy emerytalnych. Tak. I chodzi o to, żeby budować te nasze wewnętrzne oszczędności, z którymi od dłuższego czasu jest niestety pewien problem, a trzeba pamiętać o tym, że... Przy zarobkach średnich 2,5 tysiąca złotych trudno się domagać od ludzi jakichś... Średnia krajowa już przekroczyła 4 tysiące złotych. Ale mediana jest na wysokości 2,5 tysiąca, mediana 2,300. Jest rzeczywiście niższa, no tym niemniej, jeżeli spojrzymy na ostatnie dane, no to można powiedzieć, że gdzieś tam widać poprawę. Również na poziomie funduszu płac. Te płace może nie rosną jakieś bardzo dynamicznie, ale jednak zyskują na wartości z jednej strony, a z drugiej strony bezrobocie wyraźnie spadło i w przyszłym tygodniu bodajże będą dane za maj. Na antenie naszej stacji 7,5% ma wynieść to bezrobocie. Doktor Cezary Mech mówił, że napływ pracowników z Ukrainy w sposób sztuczny zaniża albo spowalnia wzrost płac, co może mieć negatywnie przełożyć się na gospodarkę. Znaczy, spowalnia wzrost płac. No tak, no bo jak się pojawiają pracownicy, którzy są chętni do pracy za 2000 zł, to po co komu płacić 3 albo 4, tak? Rzeczywiście wiele osób, ekonomistów, wskazuje na ten fakt, że przy tak niskiej stopie bezrobocia, można powiedzieć, i tym fakcie, że coraz więcej pracodawców zgłasza problem z znalezieniem pracowników, te płace powinny wydaje się rosnąć szybciej, a tego nie obserwujemy. Jednym z czynników rzeczywiście może być napływ pracowników ze wschodu, ale wydaje mi się, że to może być jeden z, a niekoniecznie ten najważniejszy i kluczowy, z tego choćby względu, że de facto Ukraińcy na przykład nie napływają do gospodarki Stanów Zjednoczonych, a tam jest ten sam problem. Można powiedzieć, że w Europie Zachodniej podobnie, na przykład na rynku niemieckim, generalnie gospodarka światowa stała się taką małą wioską i można powiedzieć, że wszędzie obserwujemy mniej więcej podobne kwestie. I co ciekawe, można mówić, że tutaj my jesteśmy nad Wisłą, ale de facto, jeżeli chodzi o rynek pracy i wzrost płac, to obserwujemy te same trendy, które są, co może być zaskakujące, w Stanach Zjednoczonych. I tam jest ta sama kwestia. Normalnie byśmy się bardzo cieszyli, tak, że mamy takie same zjawiska. Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych jest już poniżej 5%, a wzrost płac jest nieobserwowany praktycznie. I też ekonomiści w Stanach Zjednoczonych się zastanawiają, dlaczego tak się dzieje, że te płace nie rosną, pomimo że powinny, a tam przecież Ukraińców nie ma. Bardzo dobry głos w dyskusji, która toczy się tutaj w naszym studio również od dłuższego czasu. To teraz kolejna informacja o danych gospodarczych, bo wczoraj wypłynęły. Tak, wczoraj tu już zaczęliśmy ten temat, czyli zaczęliśmy od stopy bezrobocia, ale wczoraj były dane o
sprzedaży detalicznej oraz wzroście produkcji przemysłowej za maj. Można powiedzieć, że te dane generalnie były bardzo dobre. Produkcja przemysłowa wzrosła ponad 9%, sprzedaż o ponad 8%. Także po tym nieco słabszym kwietniu, związanym też takim zamieszaniem kalendarzowym ze względu na przesunięciem świąt wielkanocnych, no to zaobserwowaliśmy odreagowanie. I na co ja bym szczególnie zwrócił uwagę, to fakt, że wskaźnik PMI, na który też wiele osób lubi zwracać uwagę za maj, był relatywnie niski i tak część osób zastanawiała się, czy to nie zwiastuje to pewnego pogorszenia. Tego pogorszenia na chwilę obecną w maju w sferze realnej nie zaobserwowaliśmy. Także można powiedzieć, że te dane wpisują się w jakiś pozytywny rozwój, który obserwujemy od początku tego roku, któremu na chwilę obecną należy oczywiście przyklasnąć jak najbardziej. Jeden z amerykańskich analityków przepowiada wielki kryzys gospodarczy. Pan widzi jakieś chmury na horyzoncie? A to wie pan, co chwilę ktoś przeprowadza kryzys gospodarczy. Można powiedzieć, że nie ma dnia, nie ma tygodnia, kiedy... Znaczy był taki jeden okres, kiedy nikt nie przewidywał i to był rok 2008. I wtedy się pojawił. Także można powiedzieć, że bardzo dobrze, że każdego tygodnia wychodzi ktoś i mówi, że będzie wielki kryzys gospodarczy. I bardzo dobrze, że też wychodzą osoby i mówią, że mamy bańkę na przykład na spółkach technologicznych podobno do tego, co się działo w 2000 roku. Czyli to oznacza, że ta sytuacja na pewno nie jest podobna. Tak to można na przekór powiedzieć, ale z drugiej strony rzeczywiście należy przyznać, że gospodarka ma to do siebie, że porusza się w pewnych cyklach. Teraz jesteśmy w cyklu wzrostowym, a cykl wzrostowy ma to do siebie, że kiedyś się kończy. Także można się trochę pośmiać, ale z drugiej strony rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta dobra pasa nie będzie trwała wiecznie i ona prędzej czy później się skończy, a kiedy się skończy, to tak na dobrą sprawę nikt nie wie. A jak ktoś mówi, że wie, to... No, cykle ekonomiczne. Wie pan, jak to jest. To jest tak, że ktoś kiedyś trafi i wtedy staje się sławny, tak jak pan Rubini z Ekonomista. Problem w tym, że ci ekonomiści, którzy stają się przez to sławni, to na przykład przez 3 lata notorycznie prognozują, że będzie źle i kiedyś w końcu trafią. I wtedy się mówi, że on trafił. Tylko problem w tym, że on na przykład 3 lata wcześniej też mówił, a przez 3 lata była dobra koniunktura. Więc jedni są tacy, którzy mówią, że zawsze będzie dobrze, inni, że zawsze będzie źle. Jest jakiś sposób, by zabezpieczyć się przed kryzysem, który, no, jak pan mówi, nieuchronnie nadejdzie. Ale w jaki sposób? Nie wiem, osoba prywatna, jako przedsiębiorca, jako państwo. Na pewno jest się sposób, żeby zabezpieczyć. Generalnie państwo powinno dbać o dyscyplinę budżetową, czyli fakt zabezpieczenia polega na tym, aby dobrą koniunkturę wykorzystać do tego, aby deficyt budżetowy był jak najmniejszy. I to chyba się u nas dzieje. No, nie wiem, czy tak do końca się dzieje, ponieważ deficyt budżetowy, co prawda, jest poniżej tego newralgicznego poziomu 3%, ale jest jednym z wyższych w krajach Unii Europejskiej. Także u nas nie do końca niestety się to dzieje i można powiedzieć, że deficyt budżetowy jest obecny od początku naszej transformacji. No i niestety mógłby być na pewno niższy, można powiedzieć, szczególnie w obecnym okresie, kiedy ta koniunktura, tak jak tutaj też mówiliśmy z uwagi na te dane, jest bardzo dobra. Ale jest dobra koniunktura i to jest dobra informacja. Pan Łukasz... Ale się pogorszy, tylko nie wiemy kiedy. Nie wiemy kiedy. Łukasz Bugaj, analityk rynków finansowych Domu Maklerskiego Bosiesa, był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, a państwa już za chwilę zapraszamy na Chłodnym Okiem i Piotr Nisztor. Zostańcie z Telewizją Republika.